Dzień dobry, tu ja mówię. Ech, ile już było takich odcinków, to tylko ja, biedny, bo głupi, wiem. Gada, gada, a nie włączył. No dobrze, ale to jest kolejny sygnał od Pana Boga albo rządzenie losu podpowiadające. Pycha kroczy przed upadkiem. Zawsze zachowaj pokorę, a nie popadaj w rutynę. A w biskupinie pada, jak Państwo widzicie, dlatego jestem pod tarasem. Niemniej jednak, pada, nie pada, to rolnik sieje, Unia drogę buduje, chociaż tam drogowcy unijni się gdzieś schowali pod drzewami, bo w tej chwili nie bardzo jest jak. Drugą warstwę w asfaltu położyli. A Donald Tusk, jak mówi Jacek Żakowski, drodzy Państwo, uprawia politykę na modłę Putina. I chciałbym się dzisiaj zabawić w taką starą grę, bo tego się trochę nagromadziło i nie ma co się trzymać jednego tematu, tylko trzeba podsumować całość. Co by było gdyby? A co by było gdyby PiS zrobił to, co robi koalicja 13 grudnia? I co by było gdyby Kaczyński powiedział to, co powiedział Tusk? No trzeba zacząć od kwestii archiwalnych. Pamiętacie Państwo San Escobar? To jest takie przejęzyczenie, czy wręcz stworzenie nowego państwa przez pana Witolda Waszczykowskiego, za co Waszczykowski dostał tak po grzbiecie, jak to możliwe i niemożliwe. Ba, nawet wpis w Wikipedii się pojawił. Była to afera, jedna z pierwszych afer, zaraz na początku rządów PiS, przełom 2015 i 2016 roku, to chyba już był 2016 rok. No i nieludzko został potraktowany pan minister spraw zagranicznych, który w mojej ocenie nie był takim złym ministrem, a na pewno był lepszym ministrem niż Jacek Szaputowicz wymyślony przez pana Morawieckiego, bo to było jedno wielkie nieszczęście. A ja Waszczykowskiego bardziej pamiętam z tego, jak rozmawiał z Timmermansem na forum Unii Europejskiej w takim ustawionym panelu, gdzie bronił Polski, gdzie mówił, że zdaje się Holandia czy Belgia w ogóle nie mają konstytucji, a opowiadają podczas Trybunału Konstytucyjnego, opowiadają Polsce, jak jest łamane prawo i tam zamach na Trybunał Konstytucyjny. No to był San Escobar. Miesiącami to się, właściwie do dziś to żyje. Później było, proszę Państwa, później czy wcześniej, to już mało istotne, nie, wcześniej, jeżeli chodzi o Jarasiada i jeżeli chodzi o Borubara, to było wcześniej, bo to były z kolei takie zabawne spadki językowe pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Tylko co łączy te wszystkie trzy anegdotyczne historie? Otóż one, proszę Państwa, co najwyżej poprawiły humor wielu Polakom, a w żaden sposób nikogo nie skrzywdziły. Nie wyrządziły niczego złego, nie podniosły jakichś toksycznych emocji. No, emocje toksyczne podniosły, bo wiadomo, że wtedy to jeszcze nie byli silni razem, ani nie uśmiechnięci. Cholera wie, jak oni się wtedy... Aha, młodzi wykształceni z wielkich miast. No, byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, no to oni oczywiście tam tym jadem tryskali na lewo i prawo. No, ale mamy teraz wypowiedź, proszę Państwa, pana Donalda Tuska. Wypowiedź pana Donalda Tuska, który obarczył odpowiedzialnością za powódź Bobry. No, trzeba być uczciwym, nie można być Donaldem Tuskiem. On nie wskazał jako głównych winowajców Bobry, no ale wymienił Bobry jako jedne z winnych żyjątek. Ta wypowiedź wprawdzie pojawiła się chociażby na topie Gazety Wyborczej, bo zostało naruszone pewne tabu. Łatwo się domyślić, o jakie tabu chodzi. Tabu zielone, tabu ekologiczne. I natychmiast wypowiedział się jakiś tam ekspert od bobrów. No, Wyborcza ma ekspertów od wszystkiego, to i eksperta od bobrów znalazła bez problemu. Co więcej, ten ekspert powiedział, że to są piramidalne bzdury wymyślone na poczekaniu po to, żeby usprawiedliwić te wszystkie niedociągnięcia i katastrofalne błędy w trakcie powodzi. No ale proszę Państwa, jako stały widz TVN-u nie zauważyłem o bobrach nic. Nie ma żółtych, nie ma czerwonych pasków, nie ma jednej wielkiej afery, a już na pewno nie ma co mówić o tym, że da się to w jakikolwiek sposób porównać z którąkolwiek z tych wpadek po stronie polityków PiS-u. Czy to będzie, no San Escobar to jest w ogóle poza konkurencją, ale czy to będzie Irasiad, czy to będzie Borubar. Irasiad to była taka akcja z Owczarkiem, a Borubar to pomylone nazwisko z Arturem Borucem.
Przepraszam, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi, bo być może o tym zapomnieliście. Nie ma żadnego odniesienia. Tymczasem te słowa Donalda Tuska, no to jest tak naprawdę splujęcie w twarz tym wszystkim ludziom, którzy w tej chwili wypompowują wodę z piwnicy, z mieszkań, oczyszczają mieszkania z mułu, już nie wspominając o tych, których dobytek popłynął razem z bobrami i z rzeką, bo jak pamiętamy, prognozy nie były zbyt alarmujące, na co i ja się nabrałem, dokonując analizy społeczno-politycznej w odniesieniu do tego, jaką to kolejną szopkę zaprezentuje nam Donald Tusk. Jak się okazało, pomyliłem się tylko w odniesieniu do, no niestety, do tej bardziej tragicznej części, czy bardziej nieszczęśliwej części, czyli zakresu, czy skali strat, głównie w Kotlinie Kłodzkiej. Natomiast co do całego schematu, pod tytułem Zbawiciel Wrocławia, Donald Tusk, Zbawiciel Wrocławia, no niestety się nie pomyliłem. Tak to dokładnie wygląda i dalej to tak wygląda. Mamy różnicę pomiędzy tym, co się działo w 2017 i 2014 roku, bo w 2014 to już Tusk uciekał. Jest to inna skala, no ale to się wiąże bezpośrednio, proszę Państwa, z rozwojem internetu, bo to młode pokolenie, jak ono się tam teraz nazywa, to nie wiem, Zetki chyba jakieś, no moje dziecko kompletnie nie uznaje telewizora, żyje internetem, no a to co się działo z internetem w 2007 czy nawet do 2014 roku, a to co się dzieje teraz, to są nieporównywalne rzeczy. No i trzeba pamiętać też, że internet to jest takie medium, w którym nie tylko jest możliwa interakcja, czyli ludzie mogą komentować pod większością artykułów, publikacji i tak dalej, ale mogą zakładać własne media, mniejsze lub większe, i docierać z własnymi informacjami, prostując informacje tych głównych mediów, wykazując ich śmieszność, wykazując ich niekompetencje i wykazując ich manipulacje. Dlatego wbrew pozorom, może to zabrzmi naiwnie, co powiem, duże media coraz bardziej się pilnują i rzeczywiście starają się nie przekroczyć granic śmieszności, granic skrajnej manipulacji. No czasami to, czasami, no nie czasami, dość regularnie niestety, jeszcze to w taką stronę idzie, kiedy chodzi o jakieś grube sprawy, czyli być albo nie być, bo wiadomo, że te interesy obecnej koalicji i największych portali medialnych, telewizji, one są spójne, właściwie w jednym koszyku zgromadzone. Także jest różnica, bo mówi się o tych sprawach. No, w 2007-2014 pewnie w ogóle byśmy nie słyszeli o bobrach Tuska, to znaczy słyszelibyśmy to, bo to poszło na żywo w telewizji, no ale wyborcza by znalazła zupełnie innego eksperta, który by potwierdził, że rzeczywiście no, bób tutaj jest odpowiedzialny za 70% strat. No ale to jest tylko, proszę Państwa, jeden przykład. Niewinne wpadki językowe, czy jakieś takie anegdotyczne wręcz historie z życia wzięte, kontra wypowiedź Tuska, kompletnie absurdalna, w najgorszym możliwym momencie i skierowana do ludzi, którą słyszeli ludzie, bezpośrednio dotknięci nieszczęściem, a odzew po stronie medialnej, proszę Państwa, minimalny. Ale to nie wszystko, bo przecież mieliśmy wypowiedź jako jedną z pierwszych. Pani minister Hennig-Kloski o tym, że będą tanie kredyty dla Powodzi. Mieliśmy wypowiedź pana Domańskiego, ministra finansów, że pierwsze co będą finansować, to będą finansować, proszę państwa, kasy fiskalne, bo wiadomo, że jak jest kasa fiskalna, no to państwo będzie mogło pościągać sobie podatki. No i gdy porównamy tą, mieliśmy tą, no, olbrzymią akcję propagandową pod tytułem 10 miliardów Unia, dodatkowych 10 miliardów Unia euro przeznacza na walkę ze skutkami powodzi. No, okazało się, że niczego Unia nowego nie przeznacza, tylko to 10 miliardów było i nie chodzi o 10 miliardów dla Polski, tylko 10 miliardów dla czterech państw i nie chodzi o to, że Polska dostanie 10 miliardów, tylko może dostanie 5. I że to był portfel, który już od dawna, jak sam Tusk powiedział, to były pieniądze, które już od dawna były w naszym portfelu, ale pani Ursula von der Leyen łaskawie pozwoli nam to przeznaczyć na walkę ze skutkami powodzi, co też jest nieprawdą, bo tych pieniędzy nadal nie ma, dopiero muszą być szczegółowo biurokratyczne przedstawione wyliczenia, przesłane do Unii Europejskiej i wtedy dopiero Unia Europejska będzie się zastanawiać, ile z tych 5 miliardów i czy rzeczywiście Polska coś dostanie. No to teraz porównajmy to z tym, co się działo z niejakim Polskim Ładem. No, proszę Państwa, reklamę, cała ta operacja ma fatalną.
Start tego programu był nie najlepszy, czy możemy powiedzieć nawet zły, o czym mówił sam Jarosław Kaczyński, ale w momencie, gdy ten program został poprawiony, to ja przypomnę, że w ramach tego programu mamy kwotę wyższą od podatku, kwotę wolną od podatku ponad 30 tysięcy i to jest rzeczywistość, a nie patykiem na wodzie napisane 60 tysięcy. Mamy obniżone progi podatkowe. No i najbardziej nieszczęśliwa historia to jest oczywiście ta składka zdrowotna, zwłaszcza dla małych firm, to jest kompletna porażka i tutaj nie ma czego bronić, ale generalnie te punkty Polskiego Ładu, które wymieniłem, to są przecież kierunki, które od dawna w polskiej polityce nie widzieliśmy, ani obniżanie podatków, ani już nie mówiąc o podnoszeniu kwoty wolnej od podatku, no ale PR-owo zostało to sprzedane fatalnie i niestety ciąży na tym programie ten jeden błąd związany z podniesieniem składki zdrowotnej. Nawiasem mówiąc, Tusk i cała ta reszta obiecali coś z tym zrobić, wiadomo co z tym zrobili, tyle co z paliwem za 5,19. No i dobrze, no ale teraz odnieśmy to, ten nieszczęsny Polski Ład, czy szczęsny Polski Ład, bo ja go będę bronił w tych wszystkich punktach, które były rozsądne. No z tym, co się dzieje teraz, z tym programem, który proponuje Tusk, gdzie wszystko jest patykiem na wodzie pisane, gdzie jest wpadka za wpadką, gdzie jest kłamstwo za kłamstwem, gdzie jest manipulacja za manipulacją. No przecież o Polskim Ładzie się trąbiło dzień w dzień, dzień w dzień. A co się mówi o tym, co Tusk przygotował dla tych ludzi, których najpierw uspokajał i wprowadzał w błąd, i potem twierdził, że to wina bobrów, a potem nakłamał, że będzie 10 miliardów, a jest 5 i to też jeszcze gdzieś tam zawieszonych i to w dodatku 5 miliardów, które nie on wynegocjował, tylko jeszcze Morawiecki. No proszę Państwa, jest to nieporównywalne. Jest to nieporównywalne. A to tylko jedna z takich historii, gdzie skala i surowość oceny jednej opcji politycznej ma się nijak do skali i surowości oceny drugiej opcji politycznej. Jeśli ściągniemy zabawę, co by było, gdyby było, no to proszę Państwa, mamy najnowszą historię. Otóż pan Zbigniew Ziobro będzie wezwany, przynajmniej tak zapowiada szefowa komisji do spraw Pegasusa, niejaka Magdalena Sroka, która się skompromitowała totalnie w trakcie tej posiedzeń tej komisji, do tego stopnia, że tu suchej nitki nawet nie silni razem na niej zostawiali, domagali się dymisji. Drugim skompromitowanym to tam jest ten lewicowy, no nie chcę już tu używać słów, ciąży na mnie przysięga, ale chodzi o Trelę, który dzisiaj buńczucznie też mówił, że zaraz się za Ziobro weźmiemy i go przeczołgamy. On już raz takie buńczuczne deklaracje składał, a w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. A później przyszedł Jarosław Kaczyński, poczęstował Zobaczyńskiego członkiem, a Trelę jeszcze bardziej sponiewierał, kompletnie sobie tam z nim nie radził. No ale wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację, bo mamy zapowiedź wezwania pana Ziobrę przed komisję. Nawiasem mówiąc, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że ta komisja łamie konstytucję, działa wbrew konstytucji. No nie oszukujmy się, trybunały zawsze były upolitycznione i tu nie ma co dyskutować z tym, że w tej chwili ten trybunał też jest upolityczniony. Pierwszy raz w historii zdarzyło się tak, że jest upolityczniony w stronę PiS, a więc cała reszta ogłosiła, że to jest w ogóle nieważny trybunał. Jakby był upolityczniony w stronę SLD, PO, no to był niepodważalny i publiku, i Beata publiku, no a teraz jest to trybunał, który rzeczywiście ma zabarwienie polityczne w tym innym kierunku, czyli w kierunku PiS, no to nie ma go wcale. Podobnie jak Izb Sądu Najwyższego nie ma wcale, tak jak nie ma KRS-u, nie ma niektórych sędziów, którzy się nazywają neosędziami, bo tak działa reżim praworządności w uśmiechniętej Polsce. No ale wracając do rzeczy. Pan Ziobro zostanie wezwany przed komisję śledczą, dlatego że biegli wydali postanowienie, że może się stawić, że jego stan zdrowia pozwala na to, aby go przesłuchać. No jest tylko taki mały problem, proszę Państwa. Mały problem polega na tym, co dzisiaj napisał pan Zbigniew Ziobro. Ja nie mam powodu mu nie wierzyć, no musiałby być szalony, gdyby kłamał w tym zakresie.
Pan Zbigniew Ziobro napisał, że nie tylko żaden lekarz go nie badał, nie widział na oczy, ale żaden lekarz nawet nie zgłosił się ani prokuratura po najnowszą dokumentację medyczną. Co to oznacza, proszę Państwa? No to oznacza, że my bardzo często rozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości i o tym, jak działają sądy, jak działa prokuratura, a nawet jak działają prawnicy, jak działają radcowie prawni i jak działają adwokaci, ale zapomnieliśmy o bardzo ważnym ogniwie tego łańcuszka patologii, bo to tak trzeba definiować, i tym łańcuszkiem, i tym ogniwem jest, proszę Państwa, tym ogniwem są biegli. Ci biegli, którzy na przykład wydają opinie na temat prędkości, z jaką poruszała się staruszka, gdy wtargnęła na przejście dla pieszych, i biedny pan najstarszy nie wiedział, co zrobić, bo z tak zawrotną prędkością 180 km na godzinę, której ich nie można wykluczyć. Ja oczywiście przesadzam tutaj, wbiegła staruszka i czołowo zderzyła się z pojazdem, niszcząc dorobek życia pana Najsztuba. Oczywiście przesadzam, ale te opinie biegłych, proszę Państwa, niewiele się od tej mojej przerysowanej opinii różną. No to proszę Państwa, teraz tak, pan Bodnar i jego ludzie zwani pieszczotliwie bodnarowcami bez trudu znaleźli biegłych, no bo to są jeszcze ludzie albo z epoki PRL-owskiej, albo wychowani przez biegłych z epoki PRL-owskiej, bez trudu znaleźli takich, którzy się w ciemno podpiszą pod opinią dotyczącą aktualnego stanu zdrowia, bo przecież tak działa usprawiedliwienie, czy to przed sądem, czy przed innymi organami, które wzywają, jeśli ma się zwolnienie od tak zwanego lekarza sądowego, no to on nie bada tego, co się działo 3 miesiące z tobą, 4 miesiące z tobą, tylko jaki jest twój aktualny stan zdrowia. I czy twój aktualny stan zdrowia polega na jest taki, aby pozwalał ci stanąć przed sądem, czy stanąć przed prokuratorem, złożyć wyjaśnienia, czy złożyć zeznania. To jest istota zwolnienia lekarskiego i o tym, czy ktoś jest zdolny, czy nie jest zdolny, decyduje tak zwany lekarz sądowy. No, ale proszę Państwa, lekarz sądowy lekarzowi sądowemu nierówny. Jak się okazuje, pan Bodnar i bodnarowcy mają wybitnych specjalistów. Lepszych od tych, którzy leczyli w Pomorze. Bo przed czasami pomoru, jeśli ktoś zadzwonił do lekarza, ktoś zadzwonił do ośrodka i powiedział, że jego tu kłuje, jego tu boli, że jego coś tu mdli, albo że coś go szarpie koło serca, no to słyszał po drugiej stronie: panie, co mi pan tu gada, że ja pana przez telefon nie wyleczę, przyjdź pan do gabinetu, muszę pana osłuchać, opłukać, postawić diagnozę. Później to się radykalnie zmieniło. Przez telefon niemalże można operację było przeprowadzić, a teraz się, proszę Państwa, okazuje, że wybitni fachowcy, wybitni biegli, powołani przez bodnarowców i pewnie sam Bodnar tym maczał pasem, bo nie wierzę, że nie, są w stanie profetycznie postawić diagnozę. To znaczy oni, nie widząc pacjenta, nie widząc aktualnej dokumentacji medycznej, na podstawie archiwalnej dokumentacji, bo chyba tylko to mieli do wyboru, oni postawili prognozę, postawili diagnozę. No nie, no tutaj był chory 2 miesiące temu, no to teraz powinien być zdrowy, o czym tutaj gadać. Proszę Państwa, z tego można byłoby się śmiać, gdyby to nie było takie tragiczne i nieludzkie przede wszystkim. Hasło, co by było, gdyby prominentny polityk PO, chory na nowotwór, nie chcę tutaj wymieniać żadnego nazwiska, ja co prawda jestem ateistą, ale nie chcę wywoływać wilka z lasu i bawić się w takie historie jak kuszenie losu, więc nie wymienię tu żadnego nazwiska, ale naprawdę no topowy minister czy topowy polityk, członek PO, no na tym samym poziomie powiedzmy jak Ziobra, albo nawet trochę niżej. Państwo wiecie, co by się działo w TVN-ie, w Polsacie? Takie hasło jak Mengele, biegli Mengele, a nie biegli, to byłaby norma. Bo jak można, bo zezwierzęcenie, bo całkowity, no gdzie tam całkowity brak empatii, tu by leciały hiperbole same. Że człowieka chorego na nowotwór, który walczy o życie,
czołga się przed PiS-owską komisją i urządza się makabryczny spektakl i tak dalej, i tak dalej. Już jak byliśmy przez moment przy tych biegłych i byliśmy przez moment przy tych ekspertach, no tutaj proszę Państwa, z telewizorów nie wychodziliby biegli eksperci z TVN-u, nawet z Polsatu, z innych mediów, z Gazety Wyborczej, z Onetu, którzy i psychologowie, i onkolodzy, i cała masa ekspertów z różnych branż mówiłaby jednym głosem. To jest nieludzkie, to jest barbarzyństwo, to jest nazizm, to jest powrót do Monachium czy Berlina z lat 30., bo tam już w Putina też by się nikt nie bawił. A tutaj mamy, proszę Państwa, radość. Pani Magdalena Sroka przychodzi do TVN-u i ma jakąś sadystyczną satysfakcję w oczach, że w końcu udało się tego chorego, czy tam udającego chorobę nowotworową Ziobro przeciągnąć przez oblicze komisji. Komisja, która cała wielkie G ustaliła i zrobiła. Do tego ten dzikus mentalny, gdzieś jeszcze osadzony w czasach głębokiej komuny, poseł Trera z lewicy ze swoimi buńczucznymi wpisami, jak on to przeorze chorego. No jest coś takiego, proszę Państwa, że każdy człowiek, który ma jakąś odrobinę przyzwoitości, a nawet inteligencji, no to dobiera sobie przeciwników według własnej kategorii wagowej. No nie kopie się leżącego, nie kopie się chorego, dorosły nie bije dziecka. No ale to jak mówię, no jeśli ktoś wyrósł z głębokiej komuny, jeśli ktoś ma tą mentalność taką, no... tych, co mieli takie szpiczaste czapki z czerwoną gwiazdą na środku, no to on będzie się tak zachowywał. Odwrócić tę sytuację w taki prosty sposób, że to PiS ściąga chorego na raka przed oblicze komisji, proszę Państwa, gwarantuję Wam, że to była jedna wielka tragedia. Także patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, no to trzeba mówić o faktach w taki sposób. Jest zmiana. Ona, bym powiedział, jest nawet dość zauważalna, bo ta pogoń za czytelnikiem, za widzem, przy takiej już skali konkurencji medialnej, no przecież mamy duże portale, Internet na Polska, Onet, Gazeta Wyborcza, nawet te portale już powiedzmy niepokorne jakoś tam pukają do drzwi tych większych, czyli w Polityce, czy niezależna, więc ta kontrola jest dość znaczna. Mamy do tego jeszcze kontrolę ze strony samych internautów, ze strony ludzi, którzy własne budują media, zamieszczają komentarze, publikują, demaskują wszelkiego rodzaju oszustwa, manipulacje, więc te media, proszę Państwa, nie mogą sobie pozwolić na taki komfort funkcjonowania, na jaki pozwalały sobie w latach 2007-2014. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, To dalej jest nieporównywalna skala. To, w jaki sposób traktuje się rządy Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia, po tym wszystkim, co one już zrobiły przez te 9 miesięcy, gdy doprowadziły do tragedii, to, że odpowiedzialny jest Tusk za tą tragedię w Kotlinie Kłodzkiej, to nie ulega żadnej wątpliwości. Dla każdego, kto ma oczy, kto ma uszy, widział i słyszał, co on robił. To, w jaki sposób wprowadzona jest ta pożar się Boże praworządność, wjazd do telewizji polskiej, zmiana prokuratora wbrew prawu, de facto zamach na prokuraturę krajową, to, co się dzieje teraz z tym Ziobro, z biegłymi, innymi historiami po drodze, to, co wyczynia Giertych, co wyczynia sam Bodnar, te uchwały, które znoszą konstytucję i znoszą ustawy, no tego wszystkiego jest, proszę Państwa, multum. A przyjeżdża tutaj pani Ursula von der Leyen, ona jest uśmiechnięta, ona jest zadowolona. W niemieckiej prasie czytamy, że Tusk przywraca praworządność. No to ciągle jeszcze to istnieje, proszę Państwa. I to istnieje w wystarczająco dużej skali, aby dać potężny, stalowy parasol ochronny, medialny nad tą ekipą. I dlatego ta ekipa, pomimo tylu błędów, tylu podłości, tylu śmieszności, to poparcie na poziomie 30% utrzymuje, ale proszę Państwa, mam pocieszającą informację. Tempo degradacji, tempo staczania się tej władzy jest naprawdę olbrzymie. Jest olbrzymie, ja się tego będę trzymał. Jeśli po 9 miesiącach mamy takie kryzysy i mamy taki obraz całej tej koalicji, jeśli
TVP Info znikają nagrania z Żakowskim, bo ten potraktował Tuska jak Putina, czy potraktował Tuska Putinem, z kojarzeniem i porównaniem. Jeśli wsadza się młodego człowieka, dlatego że on opisał, czy próbuje się wsadzić młodego człowieka, dlatego że on opisał, w jaki sposób Tusk i jego telewizje funkcjonowały na miejscu w Kotlinie Kłodzkiej, jeśli to przed tym wszystkim, czy po tym wszystkim raban ponoszą nie tylko już tak zwane pisiory i ten ciemnogród i mohery, no ale już dziennikarze z tych mediów głównego nurtu, no to jest bardzo zły sygnał dla Donalda Tuska. To jest bardzo zły sygnał do Donalda Tuska po tak krótkim okresie rządzenia. No a jak się to dalej potoczy, no to wszystko zależy, proszę Państwa, od nas. No to jeśli nie będziemy zwalniać tempa, jeśli będziemy pilnować Tuska na każdym kroku i wytykać Tuskowi to, co on robi, tu nie chodzi o żadne polowanie, o żadną nagonkę na siłę. Tu jest tyle tego, proszę Państwa, że tu na siłę niczego nie trzeba robić. Trzeba tylko punktować to, co widać gołym okiem i słychać gołym uchem. I to w zupełności wystarczy. Natomiast nikt mnie nie przekona i Państwo też się nie powinno dać przekonać do tego, obojętnie co sądzimy o PiS, obojętnie co sądzimy o PO, jeśli mamy zdrowe, obiektywne spojrzenie na rzeczywistość, no to nie damy się przekonać do takiej wizji i diagnozy, że PO i PiS w mediach jest traktowane tak samo. Nie. Jest takie powiedzenie internetowe, takie hasło internetowe, które mówi o tym, że gdyby Tusk i PO został przez 3 miesiące potraktowany tak, jak PiS było traktowane przez 8 lat, no to mielibyśmy notowania Tuska i PO poniżej 20%. I to jest prawda, proszę Państwa. Tylko że na taki cud nie liczmy, ponieważ, tak jak mówię, to wszystko jest w jednym kociołku, wspólnych interesów. Potężni ludzie, potężne firmy stoją za tym wspólnym biznesem, który łączy i wielkie media, i tą opcję polityczną, która w tej chwili rządzi. Ale to nie znaczy, że mam się poddawać, bo mam naprawdę potężne narzędzie. Tym narzędziem jest internet i co najważniejsze, ten internet działa. Naprawdę działa w dużej skali i skutecznie działa. Dlatego broń Boże, nie ma co wywieszać białej flagi. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Jak słyszymy, nie wiem, czy słyszycie Państwo, ja słyszę bardzo mocno, prace trwają na dwóch frontach. Rolnik ziemię orze, czy nawet sieje. Unia drogę buduje, podjazd mi tu robią do drogi. I tak mają lepiej, bo już im krawężniki zrobiłem. A jeśli chodzi o to, co się dzieje w polskiej polityce i co się dzieje w polskich mediach, no to już na podstawie tych wszystkich faktów, które dzisiaj przekazałem, Państwo sobie z łatwością wyciągniecie wnioski. Generalny wniosek jest taki, że nie ma żadnej symetrii pomiędzy oceną działań PiS-u i oceną, czy PiS jest w opozycji, czy jest... Generalnie, może inaczej, bo tu nie ma co wyróżniać jednej partii. Nie ma żadnej symetrii w ocenie działań partii konserwatywnych, prawicowych i partii lewicowo-liberalnych w mediach. Jest to absolutnie skrajne przykładanie zupełnie innej miary do tego, co się dzieje za sprawą partii prawicowych, konserwatywnych i do tego, co wyczyniają partie lewicowo-liberalne aktualnie przy władzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.